I jeszcze jedno pytanie mam do Konfederacji. Jak wiecie Państwo, był protest transportowców pod patronatem Konfederacji. To Konfederacja promowała protest, no nie wszystkich oczywiście transportowców, z nami w DIP-ie jest bardzo dużo transportowców, nie dziwię się, proszę Państwa, jeździcie w długie trasy, chcecie mieć kontakt z ojczyzną, chcecie być na bieżąco z informacjami, wpadliście na program Musisz to wiedzieć, okazało się, że to są te same poglądy co wasze i dlatego jesteście z nami i bardzo dobrze, jest nas bardzo dużo. Wy nie braliście w tym proteście udziału, wiem, i chwalicie sobie trasy na przykład na Rosję, ci, którzy oczywiście te kierunki obsługują, aż tu nagle, proszę Państwa, protest transportowców, nie dla transportowców, nie dla kierowców z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Proszę Państwa, nie dla kierowców z Ukrainy, to ja rozumiem, bo przecież lewe dokumenty i różne dziwne inne sytuacje, jeżeli polskie państwo nie potrafi zmotywować funkcjonariuszy. W ogóle bardzo dziękuję polskiej policji, bo ostatnio kilku tych z PiS-u żeście połapali po pijanemu i w innych sytuacjach kryminalnych. Nie bójcie się, panowie i panie, jeżeli spotkają was jakiekolwiek represje, po wyborach zostaniecie zrehabilitowani, awansowani i jeszcze odpowiednio odznaczeni. Wytrzymamy te kilka miesięcy do wyborów, przejmiemy władzę i będzie normalnie w policji. Tak? Droga awansu będzie za osiągnięcie, a nie mierny, bierny, ale służy premierowi. To tak nie powinno być. Ale wracam do tego protestu transportowców. No wtedy uderzyło nas jak obuchem, co ta Konfederacja się czepia tych transportowców, tych bidoków tam z Białorusi i Rosji. Oni wcale nam nie zabierają żadnych kursów. W zasadzie nawet już te firmy nie mamy kontaktu z nimi. Ale proszę Państwa, po coś to było. Zdziwiła mnie ta akcja bardzo, choć już Konfederacja wtedy była odkryta, była wroga Rosji, była proukraińska, lider ich był taki sam jak partie głównego nurtu w tej zasadniczej dla nas kwestii, był za pomocą militarną jakąkolwiek dla Ukrainy, kosztem oczywiście nas, no bo to jak inaczej. Więc jakby to nie dziwiło, ale dziwiło, że akurat w transportowców uderzyli i wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, po co oni to zrobili? Proszę Państwa, jest oddźwięk. Właśnie rosyjski Sejm, czyli Duma Państwowa, dziś zacznie rozważać przeciwko Polsce środki mające na celu zablokowania transportu polskich ciężarówek przez terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest moim zdaniem, to jest oczywiście odpowiedź też na skandaliczne zachowanie i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej w postaci Trzaskowskiego, który wyrzucił dzieci ze szkoły przy ambasadzie rosyjskiej i zajął ten budynek, jakby tam potrzebował. To był niepotrzebny gest, ale też wiąże tę akcję Konfederacji z tym, co dziś Duma Rosyjska będzie rozważała. Zobaczymy, jak się to skończy. Nie zdziwię się, gdy polscy transportowcy przestaną obsługiwać wschodnie rynki. Ale to, proszę Państwa, zawdzięczajcie wszystkim partiom, które są w tej chwili w Sejmie. My te stosunki naprawimy, bo to będzie bardzo łatwe. Proszę Państwa, myślę, że cały świat, oprócz liderów Wall Street, czeka na zmianę rządów w Polsce, czeka na zmianę władzy, na normalną, przyjazną wszystkim dookoła, a to przełoży się na dobrobyt obywateli. Gwarantuję Wam, że cały świat czeka na normalność w Polsce. Polska może bardzo dużo zmienić. Iskra może wyjść z Polski, jak to mówią. Iskra, w cudzysłowie, pokoju, tak?